ceny prądu dla gospodarstw domowych zostały już obniżone. Od stycznia 2016 płacimy od 1 do 3% mniej zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wydaje mi się ważne, żeby podkreślić, że ta potencjalna skala obniżek jest dużo niższa. Hurtowe ceny energii w roku 2016 są o prawie 20 zł niższe niż to miało miejsce rok temu. W związku z tym tutaj należałoby oczekiwać, że Urząd Regulacji Energetyki będzie dążył do dalszego obniżania taryf dla gospodarstw domowych, a ceny dla przedsiębiorców są kształtowane na wolnym rynku. W związku z tym tutaj też spodziewam się dalszego spadku cen. Myślę, że przede wszystkim oprócz oczywiście ceny za megawattogodzinę trzeba zwrócić uwagę na dwa elementy. Po pierwsze na ceny w przeszłości. Są sprzedawcy energii, którzy oferują bardzo niską cenę powiedzmy na rok 2016, ale jest to umowa kilkuletnia, gdzie ceny w kolejnych latach są już dużo wyższe i takich umów ja bym nie rekomendował nikomu. Po drugie sprzedawcy stosują też taką praktykę polegającą na dołączaniu dodatkowych korzyści, dodatkowych usług do sprzedaży prądu, mniej lub bardziej potrzebnych, które potrafią znacznie podnieść cenę energii, mimo że to jest niewielka kwota rzędu 5 do 10 zł w skali miesiąca. W skali roku to się już dobudowuje, więc ja takie oferty też odbiorcom indywidualnym zdecydowanie bym odradzał.